prawie 50 godzin na motocyklu i 2833 km. No to nadszedł ten dzień, dzisiaj Stelvio. Jak wrażenia? Wiesz co, wrażenia rzeczywiście są nieoczekiwane. Natomiast no, trudna trasa jest, i niesamowite widoki. Duży ruch. Ruch jest ogromny. No. I powiem ci, że tam o małe figle by się dwaj motocykliści zderzyli. Znaczy tutaj też widziałem przed chwilą, zaczęli się wyprzedzać i w zasadzie to było kilku na jednym pasie. I jeszcze plus kolarze. Także tak, no widać, tak, że tutaj, tutaj wiesz, trochę czasem tak, wyścigi tak, się robią. Doszło, że zakręt w prawo brał dużym łukiem, no, a z góry zjeżdżał, tak, i już nie miał się gdzie zmieścić. Tak, tak, tak. Nie, więc nie biorą jakby marginesu, tak, poprawki, nie trzymają się swoich pasów, zakładają, że nikt... To jest tak uczęszczane, przecież to jest huk motocykli, tak, nie? Tak, tak, tak. Jest weekend dodatkowo, mamy dzisiaj sobotę, więc to wiesz, jeszcze jakby parę... Co? Ruch się spory zrobił. Tak, tak. Jak tam, Robcio? Bardzo dobrze. No to przekroczyło moje wyobrażenia. Ale tutaj wystarczy popatrzeć na to serpentynę, no i... Tak, jak to wszystko tam idzie w górę. I na zawsze. Przełęcz Stelvio to najwyższa przejezdna przełęcz we włoskich Alpach Wschodnich, licząca 2758 metrów nad poziomem morza.
Przez Przełęcz przebiega wybudowana w latach 1820-1825 droga łącząca miejscowość Stelvio na północnym wschodzie z Bormio na południowym zachodzie. Droga nosi nazwę SS-38. Projekt był realizowany i nadzorowany przez inżyniera Carlo Doneganiego, który spisał się tak dobrze, że dziś na szczycie wzniesienia odwiedzić można muzeum jego imienia i obejrzeć w nim interesujące materiały na temat prac konstrukcyjnych, roli przełęczy podczas I wojny światowej i kolarskich zmagań w ramach Giro d'Italia. Na podjazd od strony północnej prowadzi droga o długości 24,3 km przy średnim nachyleniu 7,4%, zawierająca 48 ponumerowanych zakrętów. Daje to rzadko spotykane na innych alpejskich drogach przewyższenie trasy wynoszące ponad 1800 metrów. Podjazd o strony południowo-wschodniej liczy 21,5 km przy średnim nachyleniu 7,1%. Różnica wysokości to 1533 metry. Przełęcz często gości kolarzy podczas wyścigu Giro d'Italia, będąc najwyższym punktem wśród trzech wielkich turów. Badania archeologiczne sugerują, że ludzie przekraczali Alpy przez Passo dello Stelvio już w epoce brązu. Przełęcz w całości położona jest we Włoszech, choć niemal na sam szczyt wjechać można również ze Szwajcarii trasą Via Umbrei Pass.
Historia przełęczy Stelvio leżącej w Alpach Retyckich sięga czasów starożytnych, kiedy była ona wykorzystywana przez Rzymian jako trasa handlowa z Włoch do Niemiec. W średniowieczu przełęcz zaczęła być ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym w Alpach, a jej popularność wzrosła jeszcze bardziej w XIX wieku, kiedy została wybudowana droga przez przełęcz. Obecnie Stelvio jest jedną z najchętniej odwiedzanych przełęczy w Alpach i cieszy się dużą popularnością wśród turystów z całego świata, a w szczególności motocyklistów oraz kolarzy amatorów. Stelvio dało nam mnóstwo radości, zaskakując nas niesamowitymi serpentynami od strony północno-zachodniej i bardziej wymagającymi, ciasnymi i wąskimi nawrotami od strony południowo-wschodniej. Genialnie zmieniające się wraz ze wspinaczką w górę krajobrazy potęgowały emocje, które towarzyszyły nam przez ponad 40 km od Bormio aż po Stelvio. Mimo dużego ruchu nie jesteśmy rozczarowani. Bardzo dobra jakość asfaltu, o niebo lepsza od tej na Transfogaraskiej w Rumunii, sprawiła, że ta przełęcz w naszym rankingu przewyższyła sławną DM7C. To była ostatnia atrakcja naszej 10-dniowej podróży na Korsykę. Zostało nam 1300 km do domu i półtorej dnia. Na ostatni nocleg zatrzymaliśmy się w niemieckiej Norymbęgi, aby naładować baterie na ostatni dzień powrotu autostradami. Do zobaczenia w kolejnej podróży, tym razem na Bałkany.